Macieju, która to już jest twoja komiksowa Warszawa? Ciężko powiedzieć, być może nawet 10 czy 15, bo pierwsza taka impreza komiksowa Warszawa, w której byłem, to miałem jakieś 15 lat, pamiętam, więc tak, no już kawał czasu. No i chodziłeś na te imprezy, a teraz przyjeżdżasz tu jako gość, jako autor, ponieważ tworzysz komiksy w ramach konkursu Janusza Chrysty Liliputa. Tak. Liliputa. Tak, no jest to przyjemna odmiana, trochę z tej drugiej strony, tak. Zawsze jest miło. Coraz więcej osób przychodzi, z każdym tym mamy wrażenie, więc jest... Który już macie tom na tapecie? Trzeci tom... teraz okazał się trzeci tom naszej serii Liliput pod tytułem Czarująca Panna Młoda. Jest to naszej serii Liliput trzeci tom. I planujecie jeszcze więcej? To znaczy, czy macie może jakiś konkretny koncept, że to się w końcu kiedyś skończy, czy po prostu macie tyle pomysłów, że jedziecie dalej? My chcemy to po prostu robić, póki nam starczy sił i kreatywności. Ja już mam na dalsze, to mam scenariusze i pomysły, także no już na pewno czwarty będzie powstawał wkrótce. Teraz też pracujemy nad Kajkiem Kokoszem, drugim tomie kontynuacji Kajka i Kokosza, Łabingat Straszliwy. Odnośnie właśnie tej kontynuacji Kajko i Kokosza, jak duży taki stres, wiąże się z tym jakiś stres dla ciebie, że pracujesz nad tytułem, który ma taką legendę w Polsce? Czy jakieś napięcie to jest z tej strony, czy wręcz przeciwnie, jest wszystko swobodnie w takiej pracy? To jest interesujące, bo z jednej strony powinna być ta trema, jest takie poczucie takiej może presji, ale jak gdyby równolegle czuję też takie podekscytowanie, że jejku, mogę oficjalnie w postaci Chrysty pisać. Wszystko jest w kanonie. Tak, wszystko jest w kanonie i to nie jest jakaś tam moja fanowska historyjka, tylko i to jest takie właśnie, to podekscytowanie pomaga temu, że to no, ma się kreatywność, jakoś nie czuję tego stresu, nie czuję tej presji, także no przy... No mówię, jakoś osobiście tego nie miałem przy pierwszym tomie, przy drugim nawet chyba mam trochę mniej, więc ja przy drugim przede wszystkim starałem się, aby pisać to tak, żeby no ci, co czytali tom pierwszy, byli przy drugim jeszcze bardziej zadowoleni. Że po prostu te wszystkie fanowskie oczekiwania spełnić bardziej i no mam nadzieję, że jak ktoś przeczytał pierwszy i tam mu to się do końca pasowało, to w drugim już nie będzie tych problemów. Z tego, co widzę, nie będzie ich. Tak. Super, super. W takim razie trzymamy kciuki i czekamy na następny. Dziękuję. Dziękuję.